I zaczyna się druga, która jest upierdliwa, że ja walę. I jest związana z wodą. Bardzo dużo wody teraz będzie. No i mamy takie urządzonko, które jest też strasznie nerwiające. I z niego możemy strzelać harpunami. Jakbym jeszcze mogła trafić. Nie, to trzeba zloadować. Dobra. Zaczep się. Oczywiście nie mamy żadnego akwalungu ani nic, co mogłoby nam pomóc tutaj. Po co? Jesteśmy zdani sami na siebie. O, dobra, trafiłam w niego. Dobra. Teraz chciałabym sobie odłożyć to urządzonko tutaj. Fajnie by było. Nie, tak, okej. Mamy tutaj parę znajdziek do zebrania. Nawet wskazane by było, żeby je zebrać. Ale pierwsze co, to ja bym chciała naczerpnąć powietrza, które jest tutaj. Bo inaczej będzie ciężko. Tutaj chyba żadnych znajdziek nie było. Nie, nie było. Z tego co mi się kojarzy. Natomiast jest tutaj troszeczkę tych takich pomieszczeń. I tutaj właśnie warto pozbierać niektóre te rzeczy. Możesz... Dzięki. Tu jest drugie. Dobra. Ja już pamiętam, gdzie co było i jak. Więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast obawiam się tej sekwencji, na którą każdy narzeka, bo nie pamiętam jej. Także zabawa w re. Tutaj dużo flar trzeba odpalać niestety. Też jest to kłopot trochę. Dobra. Chyba już nie będę nabierać powietrza. Mam nadzieję, że go starczy. Tutaj te harpuny właśnie warto zbierać. Jeszcze tam są. Właśnie chciałam powiedzieć, że muszę natomiast uważać na krokodyla. Swoją drogą, krokodyle w Londynie. Nie wiem jak i skąd. Chyba z dupy. Dobra. I z tym na razie się żegnamy. Znaczy tego akurat już nigdy nie użyjemy. Akurat egzemplarza tego. Warto to zaznaczyć, że to egzemplarz chodzi, a nie ogólnie o przedmiot. Także tak. Zapisik musi być walnięty. I znowu woda. Znowu woda. Tutaj widać kolejny na nas czeka. Teraz powiedzmy, że działamy pod przykrywką. Najfajniej by było, jakby nas nie zauważyli, bo wtedy nie zdobędziemy sekretu ostatniego. Zależy mi dosyć bardzo na tym. No, no właśnie o to chodzi. Mieliście okazję zauważyć, co tu się święci. Teraz tak. Wolę to zapisać. Bo oni nawet pierdnięcie mogą zauważyć. W tym jest problem. A ja bym chciała zebrać sekret. Który jest tu? Dobra. Są to naboje do deserta. I teraz tak.
Teraz tu powinnam była wpłynąć. Tu jest apteczka. Oprócz apteczki jest dźwignia. I ja muszę teraz wypłynąć jakoś. Trudno, najwyżej będę brać apteczkę. Kurde. Gdzie ja miałam płynąć? Dupa! Gdzie ja zapisałam? Aha, tutaj. Dobra. Nie jest źle. Szybam. Dobra, uda się. Uda się. Sekret jest bardzo upierdliwy w tym poziomie, jeżeli właśnie chodzi o to. Dobra. Ciągnij. Płyń, płyń. Teraz stąd, tam, 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 tam i tu, tu do końca, do końca, do końca. Okej. Zapisz to. Wywal flarę. I ja muszę tutaj się czołgać, żeby oni mnie nie zauważyli. Czujecie to? No. Jak mnie zauważą, to jest kapa. Jest totalna. Bo sekretu nie zdobędziemy. Ostatniego. Także trzeba uważać. Trzeba uważać. I nie dać się złapać. Dobra. Zapiszę to. Dobra. Dobra, tu już nie powinni mnie widzieć. Dobra. No i teraz... Cała bajera polega na tym, czy ja mam Desert Eagle'a? Kurde, nie mam. Jak wezmę granatnika na tego? Spróbuję. Najfajniej by było mieć broń, która od razu na jedno pierdyknięcie zabije strażnika, bo wtedy mi się nie otworzy sekret już. Okej. Okej. Dawaj. Nie. Chyba już to nie wyjdzie. Czy wyjdzie? Jest! Ale super. Cieszę się. Weź to i będziemy do niego strzelać. Dobra. Mega śnie. Teraz sobie odstawię to... tu w tym miejscu. Dobra. Zbiorę ten sekret do końca. Jezu, całe szczęście. Jezu, cieszę się, naprawdę. Naprawdę się cieszę, że się udało. Tak za jednym razem. To jest naprawdę mega. Dobra. Wypłyń. Oni oczywiście wiedzą już, że ja tu jestem. Także teraz fajnie byłoby
ich zabić, bo potrzebuję coś od nich. Konkretnie tu od tego pana potrzebuję ten klucz. Bo jeżeli go nie zbierzemy w ogóle teraz, to następnym razem, jakbyśmy chcieli tu wrócić z tej sekwencji, która jest straszna, do której właśnie zbliżamy się wielkimi krokami, to tego klucza już tu nie będzie i tak w sumie tu się zbaguje ten poziom. Dobra, lećmy. Mamy wszystkie sekrety, tak? Tak, super, cieszę się. To teraz najgorsza. Tutaj już nurek jest. Fajnie byłoby się go pozbyć. Tak całkiem szczerze. Dobra. On mi też troszkę zadał cierpienia. Ale to nic. No i tutaj jest ta paskudna sekwencja. Paskudna jest jeszcze z tego względu, że ja nie wiem, gdzie mam iść. Także zapiszmy to. I nurkujmy. Na szczęście krokodyl nie za bardzo jest w stanie mi coś zrobić. Wydaje mi się, że najpierw tutaj się szło. Dobra, zostaw to tu. Tak, tu jest dźwignia. Okej, nie wiem gdzie to. Będziemy szukać. Na szczęście tutaj też nie ma czasówek. To jest zbawienie. No ale jest ciężko, jeżeli właśnie chodzi o ten sprzęt, na którym się poruszamy. Ale okej. Postaram się nie denerwować zbytnio. Nurkuj. Oli, nurkuj! Dobra. Teraz mi się wydaje, że tu... Nie. W sensie tam. Tam. Zostaw to. Czy to tu? Tak, to tu. Ale mega. O Jezus. W dupę się cmoknij. I tak będę musiała wziąć apteczkę i tak. Bo mi zaraz oddechu nie starczy. Dobra, czekajcie, gdzie to było? W tym chyba, nie? Tak, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie jest źle. Jestem naprawdę zadowolona z siebie, jak na ten czas. Dobra. I teraz chyba pozostało nam tu to miejsce. Dobra. Ciągaj. I to, gdzie jest, zielonego pojęcia nie mam. Kurde, no nie wierzę w to, zabił mnie. Wiecie co? Zanim sobie tu wpłyniemy, to ja myślę, że go sobie zabijemy. On mnie za bardzo denerwuje. Chodź tu. Chodź tu. Na całe szczęście na tym sprzęcie on mnie nie dziabnie, ale dziaba mnie jak nie korzystam z niego. I to jest strasznie wnerwiające. Teraz sobie zapiszemy. Myślę, że tak będzie lepiej. Dobrze. Popłyńmy znowu do tego czerwonego otworu. Tu. Puść się. Jeśli łaska.
Teraz nikt mi nie przeszkadza. Gorzej z poziomem powietrza. To mi może przeszkadzać. Ale okej. Okej. Ciągaj. Gdzie to jest właśnie, nie wiem. Ale się dowiemy, mam nadzieję. Aha. Dzień dobry panu. Zaraz pana tutaj się zbędę chyba. Aczkolwiek pewna nie jestem. Dobra. Fajnie by było się ich pozbyć, by mi nie przeszkadzali. Dobra. Dobra, jeden jest. Jeszcze drugi. Dziękujemy. Zaczerpniemy sobie znowu powietrza. I zapiszemy. I płyniemy. Mam nadzieję, że chodzi o to, żeby teraz płynąć tutaj. Tak mi się wydaje. I chyba dobrze mi się wydaje, bo kojarzę to miejsce. Dobra. I teraz do góry. Jest okej. Jest właśnie super. Cieszę się. Chociaż to nie jest jeszcze koniec, ale to najgorsze raczej już za mną. Także mega się cieszę. Naprawdę poszło dosyć płynnie, jak na mnie. Bo jestem w szoku. Dobra. Tutaj trzeba pociągnąć dźwignię w tym basenie, żeby się ognie wyłączyły. Także tak zrobimy. Dobra. Okej. Teraz mogę sobie wejść tutaj i już się nie powinno palić. Tu natomiast powinny być znajdźki. Oj. Dobra, nie wyszło to. I są. Są. Dobra. I teraz tam. Tam nic nie ma, dobra. O. Dobra. Pułapeczki. Młoty. Dobra. Ostatni. Udało się. Super, cieszę się. Dobra. Dosyć głośne są te młoty w ogóle. Tak, ja teraz muszę tam doskoczyć na manki. Nie tak. Z rozbiegu w takim razie. Ktoś mi tu biega. Słyszę. Zanim wejdę w to okienko, to pójdę na drugą stronę, bo tam są znajdźki. I bardzo się przydadzą. No, tym bardziej, że tu jest flara. Naprawdę się przydają, jeżeli chodzi o te poziomy ciemne. Oj. Dobra, teraz powinno być ok. Nie wiem, co się tam świeci, my tam nie idziemy, to na pewno. Idziemy.
Dobra. I kojarzycie tego pana, od którego braliśmy klucz? Tutaj jest potrzebny. Czajcie to? Cofać się przez tą całą sekwencję w wodzie, z tymi dźwigniami? Nie, dziękuję, naprawdę. Bym się chyba pożygała, jakbym miała to robić. Taki mamy tutaj przycisk. I znowu musimy wejść na to ustrojstwo, dziadostwo. Ale nie wiem, gdzie płynąć. Tu jest pies pogrzebany. Dobra. Postaram się wiedzieć, gdzie płynąć. Ale nie obiecuję. Dobra. Na pewno się trzeba cofnąć, ale gdzie to popłynę? Nie mam pojęcia. I słyszę już nurków. Mogłabyś. Mogłabyś. Czekaj, to nie byłoby tam. To jest tylko do dołu. Nie, to jest tylko do dołu. Pomijając fakt, że to już jest zrąbane. Chociaż może pójdę sobie po powietrze. O. Aha, to jest zrąbane już. Dobra. Nevermind. Podniósł się poziom wody i dlatego. Dobra. To i tak nie zmienia faktu, że nie za bardzo wiem, gdzie płynąć. Dobra. Ale się postaram. Gdzie bym to miała? Może tam? Po prostu. Chyba tu, no. Ta, tu. Dobrze jest. Tylko wypłynąć. Mega. Super, cieszę się. To teraz to puść. Powiedzcie mi, skąd są te krokodyle w Londynie? Ciekawi mnie to. Tak, nie wiem, czy to jest w ogóle coś z Tamizą, ale skąd by były krokodyle w Tamizie? Dobra. Tu se zapiszę. Zostało nam najgorsze. Na koniec. Szybko! Kurde. Musiało mnie puknąć. O, dobra. Dobra. Okej. Udało się na raz. Cieszy mnie to. Dzień dobry. Do widzenia. Tak, słuchajcie, musimy jakoś tam się dostać. Tędy nie wskoczymy. Ale mamy tutaj taki slocik, którym da się przejść. Okej. I my właśnie chcielibyśmy tam na drugą stronę. Warto to zapisać.
Wypuśćcie. Dobra, teraz trzeba to na drugą stronę przeskoczyć. I powinniśmy być w domu. Że się tak wyrażę. No idź! Aha. Chyba, że tak. To miałoby sens. Dobra. Croft, I take it you're ready to sign on. To what? Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, you wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face, judging by your past experiments. My what? Oh yes, they're all still alive. Very much so, in fact. All I want is the artifact. Right, in your next life. We'll see. Tak, kochani, przeszliśmy Latsgate. 47 minut 59 sekund. Jestem w szoku, bo myślałam, że naprawdę dłużej mi zajmie ten poziom. A okazał się być przyjemniejszy od Aldwych, co też jest totalnie dziwne. Znaleźliśmy wszystkie sekrety 6 z 6. 14 zabitych, amunicję jak widać. Zużyte apteczki 2,5, no niestety taki poziom. I 3 km 880 metrów przebytych. I teraz tak. Teraz mamy poziom ostatni już. Znaliśmy w ogóle Sofię, była kadsceneczka. No nie chcę dać artefaktu po jej trupie. My przyszliśmy w ogóle stamtąd. Po jej trupie, także jeżeli po jej trupie, to będzie jej trup. Aczkolwiek nie w tym poziomie, ponieważ robię Polsat. W ogóle poziom nazywa się City. Jest nim jeden sekret. No, zobaczymy co dalej w następnym poziomie, tak? W następnym odcinku. No, do zobaczyska, kochani. Pa!